Jako, że życie trzeba popychać do przodu, bo samo się jeszcze nic w życiu nie zrobiło. Nawet żeby kupkę zrobić, to trzeba się naprawdę nad tym troszkę sprężyć. Głośnik może, satelita, kawałek kabla, to wszystko mogę. Graffiti mogę ogarnąć. Naprawdę, my tu ze szwagrem nie takie rzeczy robiliśmy, ale to było za młodu. Kilka razy był na filmach ten AMG. Za dziś pierwszy raz widziałem, jak parkuje przed pracą. Widzę jakiś już fiut zazdrosny. Już byli kutafony. Już mu przyleźli. Pierwszy raz widziałem, jak wysiada z niego chłopak 25-letni. Oczywiście niemieckie pochodzenie, oryginalne papiery. Broda do pasa. Wiecie, dlaczego zamilkłem? Wciąż o tej rysie myślę na aucie. Ja pierdzielę. No nic. I tutaj mieszkają szubrawcy zawistnicy. Lekko się pizga, nie wiem czy wiecie, ale kuźwa 14 stopni. Chwileczkę, 14 stopni. Na moje oko ze 28 cali. Coś chce łyknąć, to ja zachęcam. Wracam z tego placyku i tak cały czas serce mnie ściska w związku z tą rysą na Mercedesie w pakiecie AMG, że ktoś mi złopitrasił C narożnik. A tydzień temu będę z chłopakami, pozdrawiam Warszawę, zastanawialiśmy się, czy to jest okleina, czy po piękny mat, czy to jest jednak lakier, i okazuje się, że panowie, zweryfikowałem i to nie byłem jasnym gwoździem. Jezus, tu są całe drzwi pociągnięte jeszcze. I drugie drzwi, to są fiuty. Bo to nie ludzie, to wilki. Jak mawia klasyk. Wszystkiego dobrego. Panowie, to nie okleiny na pewno. Piękny lakier. Oho, hoj, blokady nie mamy.